W niedzielę 16 lipca w ramach Dni Istebnej tradycyjnie już wybrano najpiękniejszą góralkę. Do udziału w zabawie zgłosiło się 7 kandydatek. Siostra mnie namówiła. Jest stresik? Lekki. Lekki. Dasz radę, a jak się w tej sukni czujesz? Pięknie. Jest śliczna. Ja bym mogła w niej już iść do ślubu. Czyli co, taki typ, trafiona, co? Tak, idealna, jak na mnie. Namówiona, czy sama się zdecydowała? No, na początku powiedziałam rodzicom, że się zgłosim, potem przeczekam, uznam, że nie, ale ci mi powiedzieli, że powiedzieli całej rodzinie, więc już nie miałam wyjścia. No już nie było wyjścia, to już trzeba było, ale przede wszystkim to dobra zabawa, nie? Tak, dokładnie. Tak. Dobra zabawa, super przeżycie, poznanie nowych dziewczyn, super. Sama się zdecydowałaś, czy też tu znajomi, rodzina namówili? Rodzina namówiła, raczej tak. Ale co, dobra zabawa przede wszystkim, co? Myślę, że tak, ale stresuję się trochę. Namówiła mnie szefowa. Za to bardzo dziękuję, ponieważ nie żałuję tego, że mnie namówiła. Mimo, że na początku byłam bardzo niepewna, to nie żałuję. Super zabawa, super przygoda, nowe możliwości, poznanie nowych osób. To jest cudowne. Stresik jest, czy tak na razie na luzie? No, taki leciutki stresik jest, no, nie powiem, że nie. Jury nie miało łatwego zadania. Najważniejsze jest to pierwsze wrażenie. Pani już ma jakiś swój typ? Nawet dwa. Oczywiście pani nam nie zdradzi, co? No nie, to musi być, muszą być emocje, musi być napięcie, to jest podstawa. Ale co jest najważniejsze, patrząc na te dziewczyny, jak pani obserwuje te dziewczyny, na co pani zwraca uwagę? Świeżość. Uśmiech, naturalność, a tutaj to jest. No właśnie, i to może być dobry start właśnie do tego modelingu. No to dokładnie, to przykładem jest Madzia Nowak, która zawojowała nasz region. Jeżeli tylko się chce, to można wszystko osiągnąć. Oczywiście, a uśmiech otwiera wszystkie drzwi. Jest już jakiś typ? Tak, no nie ukrywam, że jedna dziewczyna zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie na samym początku. Piękny uśmiech, naprawdę bardzo mi się spodobała. Ale każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego, także jeszcze to nie jest takie pewne. Jeszcze mamy dwa wyjścia przed nami, więc wszystko się okaże. Na co zwracasz uwagę, jak te dziewczyny tutaj wyszły? Pierwsze co? Zawsze uśmiech. Uśmiech zawsze przyciąga, dodaje pozytywnej energii i to on tak naprawdę upięknia nasze życie, także on jest najważniejszy. A później już cała reszta, cała prezencja, do tego świetna kreacja. Widziałem, że sukienki mają naprawdę przepiękne, więc czekam na kolejne wyjścia. A jak byś zachęcił panów, którzy się nie zgłosili znowu? Ja czekałam na misterów i ich nie ma. Jakbym ich zachęcił? No, to naprawdę mega, mega przeżycia. Sam od niedawna działam w modelingu, już przyszły pierwsze sukcesy i naprawdę bardzo cieszę się, że zrobiłem ten pierwszy krok. Może dla faceta to nie jest takie łatwe jak dla kobiety, bo jednak ta branża jest taka, że trzeba się przełamać i nabrać takiej pewności. Mam nadzieję, że tutaj w następnym roku znajdą się kandydaci, którzy będą też chcieli prezentować się tutaj, a później może reprezentować wasz piękny region gdzieś dalej. Tak jak w zeszłym roku wybieramy główną Miss i wybieramy Miss Warkocza, no i Miss Publiczności musi być, no bo to jednak publiczność decyduje, która tam jednak jest najpiękniejsza. A mistera nie ma, co w tym roku? Nie ma, właśnie panowie nam nie dopisali. Słuchajcie, mamy jednego pana, który wyprowadza te dziewczyny, że tak powiem, podprowadza je pięknie. Nie wiem, czemu się nie zgłosił. Jakby jak przyszedł tutaj do nas, że on będzie je wyprowadzał, to stwierdził, a czemu ja się nie zgłosiłem? No i my to samo pytanie sobie zadajemy. Panowie, nie bójcie się, słuchajcie, na przyszły rok nie bójcie się, przyjdźcie do nas, to jest naprawdę super impreza. Walczą przede wszystkim o 1000 zł, słuchajcie. My, nasza gmina Istebna funduje te 1000 zł dla dziewczyn. Najpiękniejszą góralką została Karolina Kukuczka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.